Czekaj, co tam hałasuje? To ja! Co za ja? No ja! Amelka, to ty? Aha! Proszę wyłączyć światła. Co ty wyprawiasz? Przecież zaraz zaczynamy przedstawienie. No testuję! Po co? Bo słyszałam, że masz grać krasnoludka. Faktycznie, masz grać krasnoludka. No i co z tego? To z tego, że czuję się niedoceniona. W dodatku mam grać siódmego krasnoludka. No chociaż pierwszego. No ktoś musi zagrać krasnoludka. Jestem najmniejsza? Tak? Tak idzie na łatwiznę? Idę zobaczyć, czy tata przywyższa opony. Na miłość boską, jakie opony? Kiedy się książka testuje, trzeba palić opony. To zawsze pomaga. Przestań z tymi oponami. Zresztą, tata powiedział, że z panem sobie porozmawia. Niby o czym? Tata powiedział, że nie po to we mnie tyle zainwestował, żebym teraz miała ogony. No dobrze, dobrze, coś tam wymyślę. Niech pan naprawdę się postara. Dobrze radzę. Bardzo Państwa przepraszam za ten niespodziewany incydent, ta dzisiejsza młodzież. Uwaga, zaczynamy przedstawienie. To ja akurat musiałam iść tym koczem. Coś ty tu przytargałaś, siostro! No jak to co? No jak to co? Kocioł! Ojej, no widzisz, na jakim sprzęcie musimy pracować? Nie no, masakra. No trudno, bierzmy się do roboty. Wokół kotła raz i dwa. Dobra rada nie jest zła. Raz i dwa, i dwa i znowu w krąg. Nie oszczędzaj, siostro, rąk. Z gniłych kiszek rzucam chłop. Z kisłokę i smoczy ząb. Ja, ropuchę, która tkwi od 31 dni pod kamieniem sącząc ja, już on się na twardo zsiadł. Prędzej, prędzej skończmy z tym paska koczobuchadym. Teraz wrzucam węży zwój, język psa i tropi łój. Żądło żmi tuzin wszy. Teraz, siostro, gotuj ty. Prędzej, prędzej skończmy z tym parska kocioł buchadym. Smoczą łuskę wilczy kieł, trzy tuziny tłustych pcheł, a ponadto sześć paluszków dzieci uduszonych w łóżku. Wargi Turka. Nos tatara i wątrobę, choć już stara. Żabie oczko, gacka puch i ciężarnej małpy brzuch. Prędzej, prędzej skończmy z tym parska kocioł buchadym. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale już mam dosyć babrania się w tych obrzydliwościach. Fakt? Całe
ubylanie mi od tego prześmierdło. No właśnie. O, ludzie, nie mówiąc już o zniszczonych dłoniach. Przecież majątek wydajemy na kremy do rąk. A w końcu dla kogo robimy te wszystkie wywary, mieszanki i eliksiry piękności? Dla siebie? Nie. Nie, bo na Monepo nic. Przychodzą tu różni i kupują trucizny, żeby pozbyć się wrogów. Albo eliksiry piękności, żeby stare baby mogły być znowu piękne i młode. A i tak każda bajka kończy się szczęśliwie. Dobro zwycięża, zło zostaje pokonane i cały nasz wysiłek na nic. Mam pomysł. Wygaśmy ogień pod kotłem i ogłoszmy strajk. Tak. No co, no przynajmniej napiszą o nas w gazetach, tak? Zwariowałaś! My zastrajkujemy, a konkurencja, a klienci zwrócą się do konkurencji. Przecież czarownice z Chin tylko czekają, żeby wejść na nasz rynek. To co radzisz? No właśnie. Masz jakiś lepszy pomysł? Poczekajcie, dajcie mi chwilę. Już wiem. Trzeba tak namieszać w bajkach, żeby nie mogły kończyć się happy endem. Wtedy zło zatriumfuje po przyczasie. My nie będziemy już potrzebne. Wyjedziemy na Wyspy Kanaryjskie. Deponujemy nasze skarby w banku i będziemy żyły. No to dobrze, dobrze. No to od czego zaczniemy? Mam tu karteczki z tytułami bajek. Ciągnij się z tym. Śpiąca królewna. Zaraz, zaraz. Na początek trzeba zaczarować księcia, który ma zbudzić śpiącą królewnę w skończonego fight łapę. Uwaga, uwaga! Hokus pokus, abrakadabra. Gotowe. A oto i on. Ojej! Widzę, że podziwiacie moje pudełko. To mój własny wynalazek. Trzymam w nim kanapki. Jak widzicie, mam je przyfecone do góry nogami, żeby deszcz mi nie napadał. A nie zauważyłeś, książę, że wieko się otwarło i kanapki dawno wypadły? A po co panu ul, książę? Czekam, aż osiedlą się w nim pszczoły, wtedy będę miał miód. Jak na razie dotąd żadna pszczoła się nie zjawiła. A ta pułapka na myszy? Ano chyba ją wyrzucę, bo jak na razie żadna mysz się w nim nie zapała. I tak się zastanawiam, czy to pszczoły ostraszają myszy, czy myszy pszczoły. Przepraszam, czy daleko jeszcze do zamku śpiącej królewny? A ile książę rzek przepłynął? No, jakieś 6. No to jeszcze jedną trzeba przepłynąć. Potem trzeba przejść kilka kilometrów leśną ścieżką i zaraz będzie zamek. No, jakoś się do to lepiej, chociaż koń mi okulał. A dlaczego książę ma na nogach obręcze z kolcami? Żeby mnie rekiny nie poskromiły. Ruszam w drogę, żegnajcie. Jak będzie książę całował śpiącą królewnę, to proszę ją od nas pozdrowić. Nie lubię się całować, obudzę ją inaczej. To znaczy? Podam jej tabletkę na sen do góry nogami. No i jak? Gratuluję, siostro, zamieniłaś go w kompletnego idiotę. Oh, biedna królewna, mieć takiego męża. A ty tu czego? Jestem krasnoludkiem. Na pewno 7. To widać? Nawet bardzo. Ale my teraz jesteśmy w bajce, w której nie ma krasnoludków. A poza tym, skoro jesteś 7 krasnoludkiem, to na pewno jesteś nierozgarnięty. A takich krasnoludków nam nie potrzeba. Panie reżyserze, mówiłam, że nie chcę grać krasnoludka. I czy on koniecznie musi być głupi? Musi. Autor tak napisał, więc na to nie poradzę. Zresztą bardzo pasujesz do tej roli. Chwileczkę. Czy sugeruje pan, że moja córka jest niezbyt mądra? Ja nic takiego nie mówiłem. Ale pomyślał pan. Proszę mi przyrzec, że w następnym przedstawieniu Amelka zagra kogoś miłego i sympatycznego. Pomyślmy, pomyślmy. Amelko, idź pić sobie loda. Dziękuję. Jaki to słodki dzieciak, prawda? Proszę, gramy dalej. Nie chcę! Nie chcę!
możemy ci pomóc, królewnie? Powiedzcie mi, czym ukułam się, zanim zasnęłam na te długie lata? To było zatrute wrzeciono. Błagam, macie może jeszcze jedno takie? Coś by się znalazło. Dostaniecie pół królestwa, które tata obiecał temu kretynowi. Klient nasz pan! Ale czy jesteś tego pewna? Wolę już nigdy się nie obudzić, niż być żoną takiego... Dobranoc. No, to pierwsza bajka straciła już swoje dobre zakończenie. Która będzie następna? Bajka o Jasiu i Małgosi. O tym rodzeństwie, które zgubiło się w lesie i napotka na którąś z nas? Dokładnie tak. Bym chciała trafić na nie. Uwielbiam dzieci, a zwłaszcza z kaszą gruczoną i z kwarkami. Ale powiem wam, że ja ostatnio po zjedzeniu dziecka miałam taką zgagę, że nawet Reni mi nie pomogła. Ja tam wolę pieczeń z dzieci na ostro. No to jak zepsujemy tę bajkę? Mam pewien pomysł. Ale najpierw musimy rozrzucić cukierki i pierniki na drodze, żeby dzieci bezbłędnie trafiły do mojej chatki. Twoja chatka dalej stoi na tej kurzej nóżce? Owszem, tylko że nóżka coraz częściej mi się zacina i nie ma kto tego naprawić. Nie martw się, niedługo przyjadą Polacy, uciekający z kryzysu. A oni mają specjalistów od wszystkiego. Ściąć ich! Ściąć go! Ściąć! Ściąć go! Ściąć! A kto to był? To królowa Kier z bajki o Alicji w Krainie Czarów. Ona już tak ma. Odbiło jej czy jak? Faktycznie odbiło jej. Każe ściąć wszystkich, których napotka. I co, ścinają? Nie ścinają. Chwała Bogu. Nie ścinają, bo nie ma kogo ścinać. Zostali im tylko kaci. No to grozi im bezrobocie. Chyba, że zetną królową. Chyba, że tak. Wiecie co? My tu gadu, a dzieci już są pewnie niedaleko. A, gdzie? Głodny jestem. Chcesz marchewkę? Tylko to jest? Zostaw sobie kawałek na potem. Są jeszcze tylko sucharki. Nie mogłaś wziąć czegoś konkretniejszego do jedzenia? Przecież wiesz, że się odchudzam. Ale ja się nie odchudzam. Całe szczęście, jesteśmy już tak głęboko w lesie, że prędzej czy później na pewno spotkamy jakąś Babę Jagę. A ona zacznie nas tłuczyć. Słyszałem, że wszystkie Baby Jagi tak robią. Chyba dlatego, że tak bardzo lubią dzieci. Oj, nie wiesz jak bardzo. Słyszałem też, że świetnie gotują. Owszem, świetnie gotują. A my mamy szansę niebawem się o tym przekonać. No to chodźmy poszukać jakiejś Baby Jagi. Zwariowałeś? My przybierzemy na wadze, a potem ona nas zje. Coś ty kanibalizm w dzisiejszych czasach. Czytałam, że Baby Jagi twardo podtrzymują swoje tradycje i chętnie jedzą dzieci. Nie bój żaby, coś wymyślę. Dzień dobry, drogie dzieci. Czyżbyście zabłądzili w takiej dzikiej okolicy? No właśnie, zabłądziliśmy. A mamusia i tatuś pozwolili wam tak iść daleko do lasu? Co za lekkomyślność i brak odpowiedzialności. A pani to jest ta Baba Jaga, co ma nas zjeść? Tam zaraz zjeść, ale pomóc to ja wam bardzo chętnie pomogę. Strasznie wyglądacie, zwłaszcza ty, Małgosiu, strasznie jesteś chuda. Trzeba coś z tym zrobić. Oho, a nie mówiłam? Trochę więcej zaufania, Małgosiu, to co? Przekąsicie coś? Nie utrudniaj, Gośka, ja tam jestem bardzo głodny. Na początek może być paczka chipsów i cola, a później mega hamburger i shake waniliowy. Takie rzeczy to tylko w McDonaldzie, chłopcze. Od tego paskudztwa zrujnujecie sobie żołądki i popsują wam się ząbki. No to co będzie na obiad? Może pieczona szynka z dzika w sosie żurawinowym. Zaraz, postawmy sprawę jasno. Pani nas nakarmi, ale nie po to, żeby nas zjeść. Dokładnie tak.
Ale co będzie z naszą bajką? Nie martw się. Zastosujemy pewne przeróbki, ale dla was wszystko skończy się dobrze. Ja się zgadzam, to co z tym obiadem? Zapraszam do mojej chatki. Tej na kurzej nóżce? Tej samej. Wydawało mi się, że nóżka się zacina. Zacina się, Jasiu, już od dawna. W takim razie trzeba wymienić łożysko. Z nieba mi spadłeś, chłopcze, tylko skąd ja wezmę takie łożysko? Wydaje mi się, że pasowałoby od tej terenówki, co jeździ nią myśliwy z sąsiedniej bajki o czerwonym kapturku. Mógłbym tam na chwilę wskoczyć i... Jasiu, ty chyba nie masz zamiaru ukraść tego łożyska? Zapieczoną szynkę z dzika? Jestem gotów zrobić wszystko. Powiedzmy, że pożyczymy łożysko na jakiś czas. A przy okazji w kolejnej bajce też się zrobi zamieszanie. To ja lecę. Poczekaj! Pójdę z tobą. Słyszałam, że ten Wiktor bardzo przystojny. No to czas wprowadzić w życie mój plan. Do Rzecznika Praw Dziecka. Pouczeń zdrój. Dnia 12 czerwca 2014 roku. Szanowny Panie Rzeczniku, donoszę uprzejmie, że w naszej bajce ma miejsce drastyczne naruszenie zasad życia rodzinnego. Otóż rodzice niejakiego Jasia i niejakiej Małgosi nagminnie posyłają rzeczone dzieci bez żadnej opieki do łaski w celu pozyskania elementów rolno-leśnego w postaci jagód, poziomek i grzybów przydatnych do konsumpcji oraz szyszek i gałązek używanych jako opór. No i co tam masz? Nadmieniam, że tym samym wyżej wymienione dzieci narażone są na napaść ze strony wilka, oczywiście, który chociaż jest z innej bajki, a konkretnie z bajki o czerwonym kapturku, to często przechodzi przez zieloną granicę do naszego lasu. No racja, racja, oczywiście. W chwili obecnej Jaś i Małgosia znajdują się pod moją opieką, a ja karmię je jedzeniem ekologicznym. No oczywiście. Ale to no jasne. Co jest nieodłącznym dowodem, że się o nie troszczę. Tak, 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 tak. Biorąc pod uwagę dobro tych dzieci, wnoszę o pozbawienie ich rodziców praw rodzicielskich. Tak. I wyrażenie zgody, żebym mogła je adoptować. O, u mnie będą miały jak u baba jaki zapiec. Nie, no, to znaczy chciałam powiedzieć, tak, tak, przecinek, że będzie im jak w raju. Mhm. Jestem wprawdzie osobą samotną, ale prowadzę gospodarstwo agroturystyczne oczywiście, które przynosi wystarczające dochody, więc mogę zapewnić dzieciom godziwe warunki życia. Kropka. Z wyrazami szacunku, Ola Karmelita, córka smoka wawelskiego i strzygi górnośląskiej. A teraz kawałek nie do druku. Postscriptum. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie wykluczam, iż Jaś i Małgosia po osiągnięciu przez ich odpowiedniej wagi zostaną zjedzone na obiad, no. Na który zaproszę oczywiście moje drogie siostry czarownice! No, to teraz moja kolej. Bajka o czerwonym kapturku. Będzie problem. Słyszałam, że wilk z tej bajki przeszedł na wegetarianizm i emigrował. A limit na babcie i czerwone kapturki dawno się wyczerpał.
Posłuchaj, jak dasz ogłoszenie, na pewno ktoś się znajdzie. Przy takim bezrobociu... Pomyśl, no. Chwileczkę! Proszę! Dzień dobry. Ja z ogłoszeń. Słucham. Podobno potrzebny jest straszny wilk. Bardzo potrzebny. No to co? Alinka, o co? Czy masz dobry apetyt? Jeszcze jaki. Jeszcze. Bo trzeba by było kogoś zjeść. A, czy chodzi o człowieka? A co? Ludzie ci nie smakują? Nie za bardzo. Nie, nie za bardzo. Ale cóż, czasy ciężkie, a o zwierzynach, Anika, coraz trudniej. Na przykład barany są mocno strzeżone. No tak, to racja, to racja. Nawet kury są strzeżone. A i nich nie gustuje. One są raczej dobre dla lisów. Co byś powiedział na babcię i wnuczkę? A w jakim wieku jest wnusia? Nie wiem, ma 7-8 lat. A jakie ma ciuchy? Nosi czerwony kapturek. Oj, to niedobrze, kapturek. Niedobrze. Jestem uczulony na czerwony kolor. Kicha. No nic nie poradzę, będziesz musiał zjeść dziewczynkę razem z czerwonym kapturkiem. No niech będzie. A staruszka? Ile ona ma lat? Nie wiem. Pewnie jakoś 50, 60, no. Coś koło tego. Oj, po 50 starszy panie są. Tak, wiem. Albo to żelaste i kościste. No. Albo strasznie tłuste, co wcale nie jest lepsze. No fakt, ale... A może mógłbym zjeść najpierw dziewczynkę? Wykluczone. Jeżeli zaczniesz od dziewczynki, to nie będziesz miał potem ochoty na staruszkę. No ale jak nie chcesz, to ja mogę poszukać innego. O nie, nie. O nie, siadź. No to jak? Zgoda? No niech będzie zgoda. No, no to dobrze. To tylko będziesz musiał tutaj, tu. Tu proszę mi podpisać. A co to jest? No jak to? Umowa, zlecenie. No, czy to konieczne? Tego nie było na ogłoszeniu. Przecież musi mieć jakąś gwarancję, tak? Że dotrzyma pan umowy. I proszę pamiętać, jeżeli nie dopełni pan umowy, zobaczymy się w sądzie. Proszę. Ale jest mały kłopot. Och, no co znowu? No ja... No ja nie umiem pisać. Oj, no daj spokój. Tutaj postaw tylko krzyżyczek, tak? Tak, raz, dwa i już podpiszesz. No, no, tu. Tu stawiamy krzyżyczek. No, bardzo dobrze. Świetnie. No to już, siusiu. Za godzinę możesz wrócić. Dobrze. Może już ktoś, babcia, się zgłosi. Potrzebna babcia i wnuczka do bajki. Zgadza się. Uwielbiam bajki i mam już pomysł na naszą bajkę. A więc, na początek, mnie i wnuczkę porywają piraci. Babcia, co to piraci? Nie przeszkadzaj, zajrzyj do słownika. A więc, mnie i wnuczkę porywają piraci i sprzedają w niewolę pewnemu sułtanowi. Ten sułtan oczywiście z miejsca się we mnie zakochuje. Babcia, a co to sułtan? Czy ty w ogóle chodzisz do szkoły? Nie. No i ten sułtan oczywiście zakochuje się i prosi o moją rękę. No, to bardzo piękna bajka, ale... Ale ja naturalnie nie chcę o niczym słyszeć.
Wie pani, to... A wtedy on mi grozi, że na moich oczach poderżnie małe gardło. A pani, aby uratować dziewczynkę, ulegam. Ależ skąd? Nadal bohatersko się opieram. No ładnie. A sułtan codziennie błaga mnie o rękę i obiecuje bogate dary. A co z dziewczynką? A nieważne, chyba trzymają twierdzę. Babcie, co to twierdza? Czego was tam uczą w tej szkole? Nic. No ja w końcu ulegam, bo te dary naprawdę są bogate. Ale to jest zupełnie inna bajka. Inna? A moja nie może być? No niestety nie. No to słucham. A zatem, dziewczynka wysłana przez matkę, no mam nadzieję, że ona ma matkę. O, oczywiście, to moja synowa nie cierpi jej. Zauważyła pani, że to dziecko jest trochę przy głowie? Ma to po matce. Nieważne. No dobrze, dziewczynka wysłana przez matkę niesie do pani koszyczek z jedzeniem. A po co? Bo pani leży chora w domku na skraju lasu. Ale ja w życiu nie chorowałam. I co dalej? A dalej przychodzi wilk i zjada najpierw panią, a potem wnuczkę. Zaraz, to mi się nie podoba. Po pierwsze to boli. Och, tylko troszeczkę. A czy wilk nie mógłby zjeść tylko małej? To niemożliwe. Musi zjeść was obie. A ja nie widzę takiej potrzeby. Całkowicie się z tą panią zgadzam. Oj, nieładnie. Podsłuchiwałeś, tak? Babcia, ale pani piesek. A więc to on ma nas jeść? On. No to jeszcze jedno małe pytanko. Ile? Powiedzmy 5000 dla obu. Mało. No niech będzie 10, ale połowa z góry, a połowa po robocie. Jak to później, kiedy już zostaniemy zjedzone? No to połowę dostaną spadkobiercy, na przykład ojciec dziewczynki. Ojciec nie żyje. No to matka. Co? Ta klępa? No wcia, co ta klępa? To twoja kochana mamusia. No dobrze, zgadzam się, ale pod warunkiem, że to ja wymyślę zakończenie bajki. No niech będzie. A więc wilk zjada mnie. Czy to konieczne? No umowa to umowa, trudno. Zjada mnie, a potem zjada małą. A następnie zasypia. Po chwili koło mojego domu przychodzi sułtan. O nie! Na sułtana się nie zgadzam, absolutnie. Już dosyć pani zamotała. No dobrze, niech będzie myśliwy. Przychodzi myśliwy i słyszy chrapanie wilka. Wypraszam sobie, ja nie chrapię! Odkąd przeprowadziłem się do dziewczyny, nie chrapię! Proszę mi nie przerywać. Słyszy chrapanie wilka, wchodzi do domu, widzi śpiącego wilka, domyśla się, co się stało i rozcina wilkowi brzuch. Co? Co? Słucham? No, dzięki czemu wnuczka i ja odzyskujemy życie. Ale fajnie. Zaraz, zaraz. A co ze mną? Zabieram twoją skórę i robię sobie z niej futro. Nie zgadzam się. No, że się zgodzę. Nie zgadzam się. Nie ma nie zgadzam się. Umowa to umowa, tak? Podpisałeś. No, już. Dziękuję bardzo i do roboty. A pan tu czego, panie myśliwy? Jest do bajki! Kiedy właśnie chciałem powiedzieć, że nie zdążę na czas zabić wilka, bo ktoś zwędził łożysko od mojej terenówki. I o to właśnie chodziło, babciu i czerwony kapturku, żegnajcie na zawsze! A co ze mną? No przyda się pan jeszcze, będziemy w kontakcie. No, dobrze nam idzie, siostry. Losujmy dalej. Teraz ja. Bajka o calineczce. Nie, to nie może się udać. Jak można zepsuć bajkę o calineczce? Żadnych smoków, żadnych rycerzy, żadnych wiedźm? Och, no to może unieważnijmy losowanie i zacznijmy od początku? Nie. Lubię trudne wyzwania i chyba już wiem, co zrobię. Tak wiem. No to siostrzyczki, na widowisko zapraszam. Thank you.
szczęśliwa. Idę. 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 Ale właściwie po co ja tak idę? Przecież i tak nikt mi nie może pomóc. Przydałaby się jakaś dobra wróżka. Jestem. Dobra wróżka? Tak. Czy aby na pewno? Tak. Chociaż dzisiaj nie zdążyłam się umalować. Czym mogę ci pomóc, dobra kobieto? Bardzo chciałabym mieć dziecko, ale rozumie pani. Oczywiście, że rozumiem. I na pewno znajdzie się na to jakaś rada. Gwarantuję. Oto ziarenko jęczmienia, tylko innego gatunku, które rośnie na polu. Dość spore to ziarenko. To ziarenko jest zmutowane genetycznie. Czy to aby nieszkodliwe? Ale skąd? Na pewno pani będzie szczęśliwa. Gwarantuję. No to w takim razie dziękuję. Ile płacę? Nic pani nie płaci. To ziarenko jest promocyjne. Bardzo pani dziękuję. I do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Nadal nie rozumiem, na czym polega twój pomysł. Cierpliwości. Popchnij tylko czas, żebyśmy nie musiały zbyt długo czekać. Oho, już coś słyszę. Ratunku! Ratunku! Proszę was! Pomóżcie mi! Ratunku! Ja nie chcę takiej żony! Ja się jej boję! Synku, synku, gdzie jesteś? Tutaj! Gdzie jesteś, synku? No tutaj! To wszystko twoja wina! Ale ja chciałam dobrze! Chciałaś! Chciałaś! I co z tego wyszło? To niesłychane. To nie może być prawda. To mi się chyba śni. No niespokojny sen, dobra jest Melisa. Co mi pani tu ze swoją Melisą? Moje życie jest w niebezpieczeństwie. Ale ja chciałam pomóc. Pomóc? Już nikt nie pomoże. Jestem zgubiony. Ale co się stało? A to się stało, że uciekam przed narzeczoną. To zupełnie tak jak ja. Co? Pan też ucieka przed narzeczoną? O, żeby pan ją widział. Żeby pan moją widział. Widzi mama? Nie tylko ja mam pecha. Ale syneczku, może jeszcze wszystko się ułoży? Nic się nie ułoży. Ja muszę uciekać. Najlepiej na Madagaskar. Dlaczego właśnie na Madagaskar? Bo chyba ona nie umie pływać. A niech to wszystko bocian pożre. Synku, nie wolno przeklinać. Nie wolno, nie wolno? A swatać z potworem syna to wolno? Niech mama się lepiej rozejrzy, czy ona gdzieś tu się nie czai w krzakach. To ja uciekam z panem na ten Madagaskar. We dwóch będzie raźniej. A miało być tak pięknie. O tak. Jak ją poznałem, była taka śliczna. O tak. Miła. O tak. A przede wszystkim taka malutka. O tak. Śliczna. Miła. I malutka dziewczynka. I miała na imię... Calineczka? Zaraz. To pana narzeczona ma na imię Calineczka? No to wygląda, że mamy wspólną narzeczoną. No tak, właśnie na to wygląda. Dawno pan przed nią ucieka? No jakoś od miesiąca. No to wszystko jasne. Padliśmy ofiarą oszustki matrymonialnej. Pewnie poleciała na mój urok. I na moje pieniądze. To jak? Wijemy na ten Madagaskar? Wijemy!
Przepraszam bardzo. Czy nie widzieli Państwo dwóch takich młodych ludzi? Jeden podobny do żaby, a drugi do kreta. Co nic nie mówicie? Sama sobie ich znajdę. Bez waszej pomocy. Najpierw obiecali biednej dziewczynie, że się z nią ożenią, a potem uciekli. Że niby co? Że za duża wyrosłam? Że się postarzałam? Sama widzę, że coś jest nie tak. Dlatego czym prędzej muszę wyjść za mąż. Co, powiecie mi, gdzie oni uciekli? Bez łaski. Sama sobie poradzę. Ściąć ją! Ściąć ją! Ale królowo, kogo? Ciebie. A za co można wiedzieć? Bo mi się nie podobasz. Królowa też nie wygląda najlepiej. Jacia. O, nie zauważyła pani. Chyba ptaszek pani narobił. Co też pani wygaduje? No naprawdę, zaraz pani wytrę. Chwila, chwila. Przecież tego zdania nie ma w scenariuszu. A czy jest w scenariuszu zdanie, tego zdania nie ma w scenariuszu? Nie ma. Kto to widział zmieniać scenariusz? Niech. To ta pani, ja to wytrę. Nie trzeba, zaraz wyschnie. Ten ptaszek to chyba miał rozwolić się, zaraz rozmarzę. Nie rozmarzę, już jest sucha. Kurczę, potrzebna jakaś mokra szmatka. Jaka mokra szmatka? Na tym planie nawet mokrej szmatki nie ma. Tu może wytrę chusteczką, a potem ją wypiorę. Nic nie trzeba. Zastanawiam się, po co to wszystko? Po co uczę się tej głupiej roli? Po co zakładam te wytarte szmaty na siebie? Co to w ogóle jest za zawód aktorca? Co, gramy dalej? Może pójdziemy na małego drinka? I wie pani co? Proszę powiedzieć reżyserowi, że ja odchodzę, rezygnuję. Ja też mam po dziurki w nosie tych głupich pomysłów. Kto to wymyślił, żeby w tym wieku grać Calineczkę? No właśnie. Z tym drinkiem. Ale na dużego. Mówisz, masz. Idziemy? Idziemy. Dobra. A teraz mi powiedz, jak to zrobiłaś, że Calineczka jest taka duża? Po prostu. Kto napisał taką sztukę? Ziarno zmutowane genetycznie dorasta szybciej. A te, które dałam matce Calineczki, po prostu pochodzi z zaawansowanej hodowli. No i widzisz. No tak, tylko trzeba uważać, żeby nam niektórzy nie zaczęli wariować. Dobra, dosyć tego, słuchaj, pokażę ci bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Tylko schowajmy się za drzewa. Poczekajmy chwilę. Patrz, już idzie. To moja tajna broń. No co się tak patrzycie? Smoka nie widzieliście? No co? Jestem jeszcze mały. Ale jak dorosnę, to będziecie zwiewać do mysiej dziury. Ja na pewno nie będę zwiewać. Smoka? Co ty robisz w mojej bajce? Przecież grasz krasnoludka. Gram, ale niechętnie. Z chęcią bym zagrała inną rolę. Na przykład jaką? Na przykład smoka. To ja gram smoka. A czy nie mógłbyś się zamienić na jakiś czas? Na krasnoludka? W dodatku siódmego? O, nigdy w życiu. Żeby zagrać smoka, muszę mieć wredny charakter. A ty po prostu jesteś za miękki. A ty masz wredny charakter? Wszyscy tak mówią, zwłaszcza reżyser. Chyba się z nim zgadzam. Senko, jesteś w domu? Oho. Moja mama wraca z zakupów. Lepiej idź stąd, bo jak się dowie, co narobiłaś, to gorzko pożałujesz. Już jestem, mamusiu. Co tam dla mnie masz? Pyszną, ognistą paprykę w sosie tabasco. Bardzo przyjemnie piecze w język. Szczerze mówiąc, to wolałbym na leśnik niż dżemę. Nie pleć głupstw. Musisz się przyzwyczaić do ostrych przypraw.
jesteś już dużym chłopcem. Etam, wcale nie takim dużym. Pora, abyś się nauczył różnych rzeczy. A jakie? Na początek smoczy ryk. A po co smoczy ryk? Porządny smoczy ryk odbiera wrogom odwagę. Posłuchaj. Teraz ty. Jestem jeszcze za mały, ale mógłbym zaśpiewać. No coś. Spróbuj jeszcze raz. No, już trochę lepiej. Będziesz próbował każdego dnia przed zaśnięciem. A teraz następna rzecz. Bardzo ważna. A jaka? Janie ogniem. Będę pluł ogniem jak dym smok? Jestem jeszcze za mały. Ale bym zapalił papierosa. Przynajmniej w dym by leciał. Tylko spróbuj, a popamiętasz. Do siania ogniem trzeba się przygotować. Najpierw zjesz zupę z muchomorów, a potem natrę ci język pieprzem. Oj! Nie martw się. Najtrudniejszy jest pierwszy raz. Zobaczysz, taki ogień pójdzie ci z buzi, to chciałam powiedzieć z paszczy, że będziesz mógł w kominku rozpalać. No, idź już, pobaw się, a ja tą zupę gotuję. Coś ty znowu wymyśliłaś, siostro? Wymyśliłam sposób, żeby wszystkie królewny z pozostałych bajek zostały starymi pannami. Opowiadaj. A więc tak, na początek zamieniłam tego małego smoczka. Teraz jest dobrotliwy i milusi, ale jak dorośnie, charakter w ogóle mu się nie zmieni. Ja nie mów w głowie, żeby pożerać królewny. A wtedy rycerze nie będą mieli nic do roboty. Dokładnie, nie poślubią ocalonych królewien i nie będą żyli długo i szczęśliwie. Ty to masz głowę, powinnaś zostać jakimś ministrem. Oho, nie ma głupich, żeby teraz pchać się do rządu. No racji. A wiesz co, popatrzmy jeszcze na tego smoczka, takiego malutkiego, jest taki milusi. No dobra, tylko musimy być cicho, żeby go nie przestraszyć. Dobra. Ciepełko, ciepełko. Lecimy, przyjacielu, chodź. Mamy do zdobycia jeszcze ten jeden szczyt. Może coś się wyjaśni. A później, drugi. Proszę cię, weź to wypluj, bo nie rozumiem, co do mnie mówisz. Jeden szczyt, później drugi szczyt. No, w bajkach zawsze jest 7 szczytów, 7 gór, 7 rzek. A my tak idziemy i idziemy. Chodź, mój przyjacielu, chodź. Chodź. Idziemy i idziemy, ja tak się rozglądam. I ani śladu żadnego smoka. Nic się nie dzieje. Nuda. Co mówisz? Nuda. No nuda. Wstajemy. Żadnego smoka nie ma. Się pochowały w jaskini. Tak, upał je. Co jest? Upał. No i pary, to się pochowały w jaskiniach. Może i masz rację. I siedzą. Mój przyjacielu, że się pochowały. No dobra. Ale szukajmy dalej, już tyle dni w drodze. Może w końcu coś trawimy. Chodź, przyjacielu, chodź. Chodź. Powiem ci, że jestem już taki sławny, że zaczynają o mnie pisać pieśni, wiersze, poematy. I w końcu zakocha się we mnie jakaś księżniczka. I odziedziczę połowę królestwa. Aha. Albo lepiej nie, odziedziczę całe królestwo, a księżniczka niekoniecznie musi być. O, proszę cię, weź to wypluj, co?
przepraszam. Się rozmarzyłeś. Wystarczy znaleźć jakiegoś smoka, uciąć mu łeb i po sprawie. Ty się boisz smoków. No jak się boję. No jak się boisz, a ostatnio? Co ostatnio? To ostatnio jak uciekałeś, jak zbroję zgubiłeś, w kulturze łazisz. Wstyd mi za ciebie. No może i masz rację, no boję się smoków, ale tylko tych takich ogromnych, wielkich smoków, ziejących ogniem. Ale teraz mamy szansę. Tak, wyobraź sobie, że teraz jest okres lęgowy. I gdzieś tutaj w pobliżu powinny czaić jakieś takie malutkie, bezbronne smoczęta. Ich załatwimy i zobacz, co się będzie działo. Ty, patrz. Idzie tam taki mały smoczek, wymoczek. Ach ty, smoko! Stój, paskudny smoku! Wcale nie jestem paskudny. Mamusia mówiła, że jestem bardzo ładnym smokiem. Twoja mama? A gdzie ona jest? Już masz cykora. Przestań! Właśnie czeka na mnie w domu z obiadem. A ty jesteś rycerzem? A co? Nie widać? Widać. Jakbym cię poknął, to byś mi zardzeja w brzuchu. Niedoczekanie twoje! Zaraz zetnę ci łeb moim mieczem! Tak zupełnie mi utniesz? No jak? Na śmierć! Jak ci? Nie wstyd! Toż to smocze dziecko jest! Nie wtrącaj się, bo tobie też się dostanie! Nie tak się umawialiśmy! Miałeś polować na wielkie, ogromne, okropne smoki, które porywają królewny, palą zboża i straszą ludzi. Ale kto się dowie, czyj to jest łeb? Powiemy, że wysechł na słońcu i po sprawie. No, dobra, smoku, szykuj się na śmierć. Więc to tak, z mieczem na takie malutkie smoczątko. Uważaj, bo pożałujesz. A ty, wiedźmo, nie wtrącaj się, bo tobie też łeb utnę. Sam tego chciałeś. Czary mary, abrakadabra. Ale ciocia go załatwiła. A ty uciekaj do domku, bo nie wiadomo, ilu rycerzy się tu jeszcze kręci. Twój pan to skończona oferma. Stanowczo jesteś mądrzejszy od niego. Trudno zaprzeczyć. Będziesz miał godne towarzystwo. Uważaj na niego. Jest. Co się ze mną dzieje? Ratunku! Czy mnie słuch nie myli? Słyszę głos swojego pana. To ja! No to można powiedzieć, że robili cię w konia. Mówiłem, żebyś nie zaczynał z czarownicami. Zapomniałeś, że czarownice są groźniejsze nawet od smoków? Nie gadaj tylko, tyle mi pomóż! Zobacz, co tutaj mam. Spróbuj mnie podnieść. Nie bardzo wiem jak. Dawaj, próbuj! Zaczepiaj to. Dobra. Do góry! Co się ze mną stało? Gdzie mój miecz? Gdzie mój miecz? Mój miecz. Chodzimy stąd. Wiemy, co one na mnie zrobiły. A co? Doigrałeś się, zamieniły cię w konia, tak jak mówię. Co ja teraz zrobię? Co my teraz zrobimy? Zawsze możemy się nająć do jakiejś pracy. Na przykład do orki. Ja nie będę orał żadnego chłopa. Przecież ja jestem szlachcicem! Na razie to wyglądasz bardziej na konia, aniżeli na szlachcica. Trudno, będziesz musiał zobaczyć, jak ciężko zarabiać na swój obrok. Na co? Na obrok? Jaki obrok? Obrok, chłopie, przecież ja nawet owsianki nie ruszę! Po całym dniu charówy to zjesz i słowianą matę.
A jak będziesz bardzo, bardzo grzecznym konikiem, to może dadzą ci kostkę cukru. O! Stójcie! Kim jesteś? Jestem królewną i bardzo potrzebuję męża. To się świetnie składa, bo ten oto mój kolega jest rycerzem i w dodatku kawalerem. Przecież to jest koń. Nie. To jest najprawdziwszy rycerz. Tylko zamieniony przez złą czarownicę w konia. Ty naprawdę jesteś rycerzem? Tak. I kawalerem? No tak. No to zaraz cię pocałuję i powrócisz do dawnej postaci. No to na co czekasz? Całuj! Chwila. Najpierw obiecaj, że się ze mną ożenisz. Ale tak od razu? Myślisz, że jestem taka głupia? Muszę mieć jakąś gwarancję. Ja bym najpierw zapytał o posag. O właśnie! A co z posagiem? Jak zwykle, pół królestwa. No dobra, to się z tobą ożenię. To w takim razie ja też. Wieraj. Stop. Ja daję w posagu całe swoje królestwo. A wyjeżdżaj stąd, ty po krako. Po krako? A ty kiedy się ostatnio widziałaś w lustrze? A ja się piszę na to całe królestwo. A czy ty oczu nie masz? No mam oczy, tylko że mam również pustą sakietkę. A ty? Jakim cudem nosisz posagu całe królestwo? Bo mój tatuś niedawno umarł i odziedziczyłam po nim tron. O, ja też proponuję swoją kandydaturę. Jak ty proponujesz? Przecież ty jesteś zwykłym koniem, a nie rycerzem zaklętym w koniu. No tak, ale w bajkach pocałunki mam ogromną moc. Całuj, a przyrzekam, że będę wiernym mężem i dobrym władcą dla twoich poddanych. Te czarownice tak namieszały w tych bajkach, że coraz więcej królewien szukających męża. Nie ma na co czekać. Mi się trafiło. Mam nadzieję, że mi się nie trafi jakaś łajza. Jak znów dobrze być człowiekiem. No to jest przereklamowana opcja. Nie wiem, co w tym takiego wspaniałego. A ty, kolego, to w głębi duszy zawsze będziesz koniem. A teraz, panowie, do ołtarza. Tak, już najwyższy czas. Ale zastrzegam, że w jadalni ma być marmurowy żub, a w nim codziennie miarka najlepszego. Oczywiście, kochanie. Będzie, jak sobie życzysz. Oj, chyba się spóźniłam. Niestety, koleżanko, to już ostatni wolni faceci, jacy zostali w krainie bajek. O, ja nieszczęsna. Jak mi przykro. Tak, wyszło. Musimy już iść. Trochę nam się śpieszy. Ja to mam dopiero pecha. Wygląda, że zostanę starą panną. Ale zaraz. Ktoś tu idzie. Może jeszcze nie wszystko stracone. O, to smok. Sama nie wiem. No, ostatecznie mogłam gorzej trafić. Kim jesteś? Jestem królewną. Królewną? Więc tak wygląda królewna? Strasznie. Jakie strasznie. Co, nie podoba ci się? Wręcz przeciwnie, podobasz. Dlatego nie wiem, dlaczego w przyszłości będę musiał zabijać królewny. Wcale nie będziesz musiał. Wystarczy, że się ze mną ożenisz. Ale ja jestem nieletni. Nie szkodzi, ja też jestem nieletnia. Wystarczy, że się oświadczysz. To znaczy co? No, przynieś jakieś kwiaty, uklęknij i poproś mnie o rękę. Tylko o rękę? A co z resztą? Oj, to się tylko tak mówi. Symbolicznie. Och, dziwne są te ludzkie zwyczaje. A tak,
Nie przeszkadza ci to, że ty jesteś człowiekiem, a ja smokiem? Gdybyś to wiedział, jaki to koszmar nie mieć faceta, to byś się tak głupio nie pytał. Lepszy smok w garści niż Justin Bieber na ekranie. No dobra, to ja idę po te kwiaty. Nie trzeba, przyniosę je ze sobą. Widzę, że ci się bardzo śpieszy. Nawet nie wiesz, jak bardzo. No, to uklęknij i zapytaj mnie, czy zostanę twoją żoną. No dobra, a więc pytam. Czy Oczywiście, że zostanę twoją żoną. Zaraz, chwileczkę, jeszcze muszę go pocałować. Co? Czy to konieczne? Tego nie było w scenariuszu? No, Hubert, nie uciekaj mi. A to niespodzianka. Nie zgadzam się! Ja nie chcę być człowiekiem! Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Będziemy żyli długo i szczęśliwie. No dobra. A co ja właściwie będę robił? Będę rządził królestwem. A w wolnych chwilach? Tak za wiele to tych wolnych chwil nie będzie, ale na przykład będziesz mógł polować na smoki. No ładnie. Mam zabijać własnych braci? Nie, ja mam na to za łagodny charakter. Zobaczysz, parę lat małżeństwa zrobi z ciebie prawdziwego drania. No dobra. Ale stawiam jeden warunek. Jak? Zawsze na świąteczny obiad będzie baran nadziewany siarką. Mamusia mówiła, że to pyszne jedzonko. A ja słyszałam, że kiedyś pewien smok źle skończył po zjedzeniu takiej owcy. To były inne czasy. My, smoki, teraz jesteśmy dobrze przystosowane do zatrutego środowiska. O, to jak będzie, kochanie, dla ciebie wszystko. Już nie mam zdrowia do tej Amelki. Ta rola krasnoludka zupełnie wymknęła się spod kontroli. Może ma pani jakiś pomysł, jakby tu się jej jakoś pozbyć? Mam. Ale najpierw trzeba będzie uśpić jej czujność. Czy możemy do spektaklu wprowadzić jeszcze jednego księcia? Jeszcze jednego? Zdaje się, że widzowie mają już podziurki w nosie tych książąt. A poza tym, kto to by był? No najlepszy byłby Willi. I bynajmniej nie mówię tego jako jego matka. Jasne, bynajmniej. No dobrze, niech pani działa byle skutecznie. A, spokojna głowa. Spokojna głowa, jak to łatwo powiedzieć. Dzień dobry, krasnoludku. Skąd wiesz, że jestem krasnoludkiem? To widać. Bardzo? Bardzo. Kurczę. Książę, jestem księciem, nie kurczęciem. Nie widać. Bardzo? Bardzo. Ale jeśli faktycznie jesteś księciem, na pewno szukasz jakiejś królewny. No. Jest u nas taka jedna. U nas? To znaczy w chatce krasnoludków. A ilu was tam jest? 7. Sporo. Ja jestem tym 7. To dobrze? Od kiedy? Ostatni ma dobrze. Nie wiem, nigdy nie byłem ostatni. A ładna chociaż? Królewna? Ujdzie się. Ma na imię Śnieżka. Ale nie polecasz? Bywają ładniejsze. Wiesz co? Ja się jeszcze rozejrzę, a najwyżej później wrócę. A może zamiast królewny wolałbyś jakiegoś krasnoludka? Nie wolałbym. Hej, krasnoludku, o czym rozmawiałeś z księciem? O królewnej Śnieżce. I co? Poszedł sobie. I nie wróci. To znaczy? A nic, nic, tak mi się tylko powiedziało. Słuchaj, właśnie szłam do was, żeby dać Śnieżce te jabłuszko. Wygląda nieźle. I w dodatku jest zaczarowany. Kto ugryzie chociaż malutki kąsek, zamieni się w tego, kogo tylko zechce. To bardzo ciekawe. Wiesz co? Jestem trochę zmęczona. Mógłbyś zanieść to jabłuszko Śnieżce? Mogę zanieść. Tylko nie zgub. To, że jestem krasoludkiem, nie znaczy, że jestem gapą. Dużo ci nie brakuje. Co? Nic, nic. To co, oddasz? Oddam. Oddam, oddam, ale nie całe. Nie zmarnuję takiej okazji. Chcę się zamienić w żonę dyrektora teatru i grać
same główne role. I żeby ten paskudny reżyser musiał mnie słuchać. I żeby wszystkie koleżanki z teatru trafił szlak zazdrości. Gotowe. Wspaniale. Jak to działa? Nasączyłam jabłko środkiem nasennym. Będzie spać do końca spektaklu jak suseł. Aż mi niedobrze, jak sobie pomyślę, że to jabłko mogło być faktycznie zaczarowane. Takie rzeczy to tylko w bajkach. I chwała Bogu. No dobrze, zagramy jeszcze tą ostatnią scenę i idziemy do domu. Hej, widział ktoś mój kask? Możecie się pośpieszyć. A gdzie jest moja miotła? To mój. Łopatę muszę odkurzyć, kurka. Będzie odkurzać łopatę, nie wierzę. No! Gdzie jest moja miotła? O, tu jesteście. Dobrze się składa, bo właśnie mamy do was sprawę. O co chodzi? Ona się jeszcze pyta. Narobiłyście totalnego bałaganu i żyć się normalnie nie da w tych nowych bajkach. Ale wy powinnyście się zadowolić. No, chciałyście mężów i macie mężów. A tak to byście zwiędły w staropanieństwie. A taki czerwony kapturek już dawno został strawiony przez Wilka. No tak, ale... Co jest znowu za ale? No słucham. No bo my wcale nie jesteśmy szczęśliwe. Jak to? Tak to. Ja na przykład wyszłam za rycerza, ale co z tego? Nie jeździ na wyprawy wojenne, nie walczy, nie zabija smoków. Uff, to przykre. Strasznie. Zbroja wisi na ścianie, kurzem zarasta, a miecz to już w ogóle rdza przeżarła. A mój nic, tylko siedziałby i patrzył się w swój marmurowy żółb. A czasem zrywa się i pędzi gdzieś na łąki. Podejrzewam, że po to, aby się najeść trawy. To jeszcze nic. Mój stał się nałogowym palaczem. Bo jak twierdzi, najlepiej czuję się w zadymionym środowisku. Oj, no już nie róbmy z tego takiej tragedii, tak? Sama palę, mi to nie przeszkadza. A po świątecznych obiadach oddech cuchnie mu siarką i smołą. Czuję, że już tego nie wytrzymam. Dobra, ale tak konkretnie do czego wy od nas chcecie, bo ja nie rozumiem. My chcemy, żebyście wszystko odczarowały, żeby było po staremu. No właśnie, chcemy żyć w porządnych bajkach. Żeby rycerze zabijali smoki i stawali w naszej obronie. Żeby dobro zwyciężało zło. I żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I żeby autorzy byli na naszych weselach. I żeby pili miód i wino, no i tak dalej. No dobrze, ale to nie jest takie proste, jak wam się wydaje. Nie zastanowiłyście się nad konsekwencjami, moje drogie panie. No właśnie. To znaczy? No właśnie, to znaczy, że żeby twój mąż został prawdziwym rycerzem, musi dosiąść jej męża, a ją uczynić wdową. No, no ja właściwie nie mam nic przeciwko temu. Zaraz, chwila, ja się nie zgadzam. Ani ja. Tylko ona ma mieć najlepiej niedoczekanie. To ja już wolę resztę życia spędzić z trawożercą. A ja jakoś przyzwyczaję się do tego dymu. W ostateczności sama zacznę palić. Słuchajcie, chyba powinniśmy już kończyć, bo przedstawienie wyraźnie się komplikuje. Dokładnie, i tak wyszło na nasze, no. Jak zawsze. Właśnie, śpiąca królewna już nigdy się nie obudzi. Aha, pojaśnijmy o gości same kosteczki. Czerwony kapturek i babcia. Zjedzone, a wilk nawet nie dostał niestrawności. Calineczka osiągnęła wiek emerytalny i została starą panną. No właśnie, a nasze przecudowne królewny będą żyły długo i nieszczęśliwe w swoich toksycznych związkach małżeńskich. No dobra, to bierzemy nasze miotły, łopaty i ruszamy na Wyspy Kanaryjskie! Jakie panie rezydenty? Czy ja wiem, wszystko to jakieś... Chodzi o winę? Jest beznadziejne. Racja. A przecież przedstawienie musi mieć porządne zakończenie. Ludzie zapamiętają tylko koniec. A ja myślałam, że przedstawienie powinno mieć porządny początek, środek i koniec. A niby dlaczego? Bo wszystko w przyrodzie ma... Początek, środek i koniec? A koło? Ty, faktycznie. O kole to ja nie pomyślałam. Ściąć ich! Ściąć ich! Mamy do odwody, przecież przedstawienie się nam skoczyło. O, przepraszam, kochanie, nie zauważyłam. A może poprosimy widzów o pomoc?
Przepraszam, czy mają państwo jakiś pomysł na finał? Daj spokój publiczności, nie widzisz, że oni chcą iść do domu. A może oni też grają w jakimś filmie? I może też ich ktoś ogląda? No, to znaczy co? No może ci ludzie grają widzów. Teraz to już przegięłaś. Czy ty przypadkiem nie wybierasz się na filozofię? Nie, mam zostać pielęgniarką. Słuchajcie, w ten sposób to my nigdy nie skończymy. Dosyć tych wzór. To skandal. Czy wam nie wstyd grać takie durnoty? Przepraszam, czy tak brzmi moja kwestia? Dosyć tych wzór. To skandal. Czy wam nie wstyd grać takie durnoty? Zgadza się. Jakbym chciała, to też bym zagrała w tym filmie i bym była lepsza od was. Ty, zaraz. Ale ty jesteś aktorką, czy dziewczyną grającą aktorkę? Mam dosyć. Oddajcie mi pieniądze za bilet. To w ogóle nie jest film. To jakaś ściema. Proszę państwa, proponuję, żebyśmy wszyscy wyszli. Prawda, że Nikola świetnie to zagrała? Jak zawsze. Wiecie co? Może zostanę aktorką. Weź daj spokój. No to pielęgniarką. No i masz, wyłączyli prąd. Pewnie znowu rachunek niezapłacony. Wyłączyli prąd, pękła rura, ten film schodzi na psy. Wiecie co, ja nie będę grała po ciemku. Ja znam swoją rolę w ciemno, więc mogę grać. Grajcie chwilę, beze mnie. Ja idę do toalety. Strasznie obniżamy poziom tego filmu. W scenariuszu nie ma nic w toalecie. W scenariuszu też nie ma, że gaśnie światło. Au! Ktoś mi nadepnął na palce. Tam po coś to pudełko na myszy, pudełko na myszy. Łapkę. Scena 29, ujęcie dubel. Gotowy? Poczekaj, mam swoje fanowery. Proszę. Okej. Okay. Jestem gotów. Przestawiłaś się. Przestałeś w tym samym miejscu? Nie, tak. Trzeba sprawdzić. Tak, jak to?
Ach, kurde! Wolniej! Wolniej. Nie, 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 nie. To jest rycerz, tylko zamieniony przez złą królewnę w konia. Przez złą królewnę. Talowicę. Ha, zła królewna! Zła kobieta to była. Zła kobieta to była. Ale wcześniej też była jakaś stopa? Nie, to jest dopiero. Zła królewna! Zła królewna! Bo to zła kobieta była. Dobra. To jest o zabijaniu. Jakim cudem wnosisz w posagu całe królestwo? Bo mój tatuś niedawno umarł i odziedziczył. Dobra, powtórka. Albo nie, graj, jeszcze raz, to samo graj. Jeszcze raz powiedz, Lidia, swoje. No to do niej, a jakim cudem? A ty, jakim cudem wnosisz w posagu? Spokojnie, jeszcze raz. Co mi pani to ze swoją malicą? Moje życie jest w niebezpieczeństwie. Ale ja chciałam pomóc. Pomóc? Mi pomóc? Dlaczego mi? Dlaczego akurat mi? Przepraszam, nie wiedziałem. Dlaczego mi? Kurde, zablokowało mi się. No czekaj, dobra. Na tych płotach, tak. A tu jeden kabelek jest odpięty. To dobrze, niech będzie, tak to lekam. No i teraz. Scena 20, ujęcie 5. O, ja nieszczęśliwa! Idę! Ale właściwie, dokąd ja tak idę? I tak nikt nie może mi pomóc. Przydałaby się jakaś dobra wróżka. Kurde, ciągnij. Co ciągnie? Wróć. Ciągnij, Gina. Cofnij troszeczkę ciągnik? Proszę. Tak za górkę. A może włączyć? No, włączyć i cofnąć. Wiesz co, a weź podjedź nim do nas. Tu do nas, no. Stań sobie tutaj. Bardzo byśmy prosili, bo kurde ciągnąć ten ciągnik nam włazi. Ja zapomniałem, że nie było wcześniej. Tu, tak jak stoisz. Nie ruszaj się. Kurde, już się nie ruszaj, jesteś słup. Dobra, no włosy dobre. Powłóczyste spojrzenie. No. A już. Jakoś tak. O! Tu cię mamy! Dobra, mamy. A muszę to pranie rozwieszać? Fajnie było tak domowo, ale jak... Mogłabym na przykład usiąść sobie na jakimś kołku i zbierać ziemniaki. A skąd ja ci wezmę ziemniaki teraz? A przy ziemniakach ci dobrze gra, nie? A! Ziemniaczara, kurczę. Tak. Teraz moja kołka. Od ha, 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 sorry. Co mówiłaś? Nie, nic, jeszcze raz poprosimy. Głodny jestem. Chcesz marchewkę? Tylko to jest? Zostaw sobie kawałek na potem. Są jeszcze tylko sucharki. Głodny jestem. Chcesz marchewkę? Tylko to jest? Głodny jestem. Chcesz marchewkę? Tylko to jest? Głodny jestem. Chcesz marchewkę? Tylko to jest? Ja nic nie zrobiłem. Nie, bo ty tak widzę, że chcesz się śmiać. O, tutaj jesteście. To dobrze, bo mamy do was sprawę. O co chodzi? Ona się jeszcze pyta, o co chodzi. O to chodzi. A gdzie ty w ogóle mówisz? Halo, ja uwielbiam chodzić pod tą górkę. A ja uwielbiam robić duble i triple. A później pojadę coś w kolanie, nie? A ja się wykąpię w strumyku.
Ale wymagający ten operator. Powiem ci szczerze. A ta pani reżyser? A reżyserka? Rzeku, to ty zrobiłeś mnie cięcie. Ja zrobiłem cięcie, no bo się zatrzymaliśmy. Tadam! Bo spadła. Dobrze. Naprawdę? A czemu? Tak, bo nie było ostrości, ale to nic. Czytanie. Ej, jak tam Gosia, wracajcie! Ej, wracajcie! Słuchajcie, ja myślałam, że padnę ze śmiechu, tak patrzę. Oni tak idą, idą. Boże, zawodzą! Bo was Baba Jaga znajdzie jakaś! Zapraszam.